Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czako. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie basteczką najnowszą. Jej skin nazywa się Kała i Pop, tak chyba się mianuje z tego co wiem. Jak widzicie, jest to taki Hello Kitty, Jezus Maria, ale bardzo ładny jest, mi się podoba. Animacje skilli są chyba zmienione, 600 gemów kosztuje. Nie jest ze skrzynek, także wszyscy sobie mogą go kupić. Ale jest niestety dość drogi jak na swoje standardy, bo 600 gemów, no to... Ale myślę, że jest wart tego, bo jest bardzo ładny. Koty ma zmienione, takie są. Też takie w stylu Hello Kitty, ale fajne są bardzo. Podoba mi się to. No to zaczynamy. Zagramy sobie ją na dżungli. Lokiego mamy na solo, zaczynamy z Lokim, także jadymy. Czekajcie, dwójkę ma zmienioną? Ciągniemy to. O Jezus Maria, zmieniłem ten. Zmieniłem. O Jezus Maria. Zmieniłem. Nie. Na maksimum. Teraz mi lakcy. O shit. Nie fajnie, nie fajnie. Nie będzie 60 FPS-ów, kapa trochę. Nie będzie płynności. To zmieniłem na wyższą jakość. Trafiłem. Ten Wukong taki do zjeścia. Gridzić czy nie gridzić? Wziął potkę. Nie będę gridził, schodzę stąd. Jedziemy na small campa. Wziąć to stąd. Dobra, to schoguję, bo padnę. Shit. Zginęło się mu tam. Dobra, weźmiemy dwie potki, idziemy na mida, bo midcampy za chwilę będą, w trzeciej minucie. No, zmieniłem ten. Ustawienie na maksimum, bo chciałem zobaczyć pewne detale pewnych skinów nowych. No i teraz nie będzie 60 FPS niestety na materiale, no ale trudno. Gdzie mam Merk? Nie mam Hoga, shit. Musiał go tu zaatakować trochę. Troszkę go spłoszyć. Dobra, mamy dwa midcampy, elegancko. Mam tego. Nie, jeszcze śniadanie nie jadę, nagrywam. Nie, teraz nie. Tak. Czekam, mama hype. Dobra, zginąłem na tym midcampie niestety. Isis mnie zabiła. No ale mamy midcampy, jesteśmy do przodu tak czy tak. Ja nad Merkiem mam przewagę, prawda? Niewielką, ale mam 100 golda. Idę na speeda. Jeszcze nie ma, jeszcze chwila, to zrobię small campa za ten czas. Ten śmiech tej bastet. A właśnie, jeszcze voice pack wam pokażę. Najlepsza komenda, patrzcie. Mam nadzieję, że to wszystko słychać dobrze. Enemy has been slain. Naturally.
O kurwa. Koty, dawajcie dobrze! Sylwek przyszedł, jebej. Nie miałem many na, już na dwójkę. Zjebałem to. Nie podoba mi się to, że ta Isis ma 4-1. Buty. Teraz bierzemy tego. To. Muszę Beatsa wziąć już. Chociaż Aegis też by był tu fajny. Ale też po robocie. Mam pomóc z tym redem. Agnes definitywnie nie radzi z tą Isis. Bierzesz tego reda? Ja sobie wezmę. Okej. Okej, jeden midcamp jest nasz. No bo na midcampie pewnie są. Okej, zrobili. Właśnie zrobili, wyszli. Cześć, Merkucy. Kurwa, i nie mam many. Ja pierdolę. Niedobrze, niedobrze, w chuj. Cisną nas strasznie. Ten Agni nic nie robi, on ma 6 level. Oje, to nie, strasznie słabo. Cisną nas, bo ten... O Jezu, Golda jeszcze zrobili. Super. Ale to już zobaczymy, jak to będzie jeszcze później. Może coś w lejcie wykombinujemy. Zobaczymy, idę na small campy. Na razie nas cisną, ten Agni nic nie robi. Speeda jeszcze nie będzie przez chwilę. Nice one, wreszcie. Przyda mu się ten kill. Ten ukąk nie ma na razie tego Hamera, także idę go zgankować. Prawdopodobnie go nie zabijemy, bo ukąk to ma tyle ucieczek, jeszcze ulta w ogóle. Wiem. A go tylko będziemy ten... Powiem dziubne. Idę tą Isis teraz zabić. To jest bardzo prawdopodobnie teraz kill dla nas. Nie. Wow. Wow. Ale ona jest winięta. Ona nas zmiażdży, ona już nas zmiażdży, ta jest 8-1, what the fuck.
Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nic. Sztapa, bru. No co, będziemy podawać zaś kurwa odcinek 10 minut? Tylko ja tu zabijam coś. Dawaj to, moje. Dobra, z tym Lokim może jeszcze coś ugram. Ta Isis jest nie do zabicia już. Jeszcze na przykład ich błąd możemy na przykład stilnąć Golda i coś i może uda się coś zrobić. Ci tu wardy mają. Trafiła, what the fuck, jaki damage, kurwa. Tower, ładnie. Przychodzi mi SMS. Gratulacje, numer, ale może dziś wygrać Samsung Galaxy S4, a idź pan. Wczoraj mi przyszedł SMS. Witam, tutaj wróżbita Maciej. Mogę ci powróżyć za darmo, odeślij tylko SMS coś tam na ten numer i... Jezus, żenada. Myślałem nawet, żeby to na fanpage'a wrzucić, ale nie chciało mi się z tym robić. Bo tam mój numer bym musiał zakryć. No. Tak też może być. Ten gang był bez sensu. Tak właściwie teraz patrzę. Nie popatrzyłem, czy ktoś jest za mną, za moimi plecami, a tam był tylko ten Shibal, ale on nie wbijał się. Jezu się pyta, czy gram z nim w Smite'a. Mogę pierdolnąć, ale teraz nagrywam, my friend. Się spóźnił, co mi tak lakcy. Teraz ja robię speeda, ale już idę. Teraz to jest nasza szansa. Jak nie sztylniemy tego, to nie sztylnęliśmy. RIP. Na wszystkie kurwa bole trafię. Isis musimy zabić, Isis musimy zabić. Ona nas outdamage'uje. My nie mamy damage'u, żeby ją zabić. O! Agni wykończył. Loki szybciej. Kapa. Kapa. Ta Isis ma straszny damage. Niesamowity damage ma ta Isis. RIP! Biorę bańkę teraz. Nie, surrender! Chcę mieć materiał jakiś dłuższy, a nie cały czas tylko po 13 minut wrzucam. Bierz to, a w sumie ja to wezmę, co się będę.
On widać nie pokwapi się, żeby to wziąć. Hop. Ale on się boi, lol. Ma 13 level. Dwa więcej ode mnie. O, ten taki tam free frag jest. Leca. Leca, 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 leca. What the fuck? RIP! No i kurwa Loki, to jest to! Loki ma damage, żeby ją zbić. I na to czekałem. Oj! Nie, teraz weźmy transa pierwsze. Transa muszę pierwsze wziąć, żeby ten go zacząć już stakować. Ej, ej! RIP. Pięknie. Loki zaczyna kierować. Na to czekałem. Siurło mi się. Aha. Cześć. Smack yo mama. Patrz, jebany ty. Heal. Kurwa. Zacząć healować wcześniej, ale dobra. Nie będę komplejnował. Narzekł. Nie, tu jest możliwy comeback, mówię wam to. Tylko nie możemy tego spierdolić, bo ten Loki ściśnie. Ten Loki ściśnie, mówię wam. Ten Loki ściśnie tam Isis. Rip Shibal. Shibal jakim buildem idzie? O, starym. Uuu, jest taki free frag tutaj. Już nie bardzo pójdź sobie pisze. Creeping creep! Rozjebali nas wszystkich! O chuj! He. Jak oni nas rozjebali wszystkich, ty? Nie wiem. Żol. Dziesięć koła już są do przodu. Prawie. No, 9. Ja nie poddaję! My to wygramy z Lokim. Ja mam top damage, Loki zaraz będzie miał top damage. My to wygramy. Nie bierz Hoga na trzecim. A Lokim za bardzo ma duży potencjał fist, żebyś brał Hoga.
zwłaszcza, że mają tam Isis. O kurwa, to jest Isis. Nie! Kurwa robię. Ja pierdolę, jestem taki chujowy. Tyki mnie złapały. Czemu ten... A, szywa broni, dobra. No, kapa. Trochę. Prawo nam wzięli. Gdzie jest Loki? Tu jest. No, zabijesz go teraz bez problemu. On ma 19 level, patrzcie jak on tu wie teraz. Dup. Ult. Pewnie. Dalej mam top damage, ale Loki mnie zaraz prześcignie na bank. Fiduję strasznie, ale top damage mam. Jakimś cudem. Ja pierdolę, nie, kurwa! Żenada, żenada. Czekolamer jeszcze go żyje. Ora, także tutaj ogólnie jest oglądanie meczu z takiego perspektywy takiej śmierci, nie? Ogólnie z punktu widzenia z grabki, nie? Ale komentujemy wszystko, widzimy, szacujemy, omawiamy sytuację na polu bitwy i wiemy, że będzie dobrze. Patrzcie, już się powoli odrabiamy. No, bądźmy dobre myśli. I zaraz pójdzie ze split pushować. Cześć, kolego. Ja bym kurde ten. Hop. Zjebałem. Nie mój mecz. Zdecydowanie. Aha, no serio? Wow. Pierdolno. Ale jest dupcam. Nie, ja się już nie wybijam. Gram bezpiecznie. Gram bezpiecznie. Patrzcie, rip. Na akurat moment, when Deco is killing you. Chyba lawczy? Nie. Czekał w hajsie na bazy, pewnie. Jest, mam hali, mam transa, mogę wreszcie zacząć stakować. Jakbym jeszcze mu coś robił, nie? Mogę kill apli? Hype. Właśnie, przydałoby się. Zdefować fire'a, ale tu już pewnie completed, nie jest. O, ripping creep, Isiska! Norma.
Jakim prawem ta Isis kurwa jeszcze żyje? Ultem się cipurka pewnie hilnęła. Nie to. Nie, to jest definitywnie nie mój mecz. Kurde, czemu Shibal... Aha, on się stakuje teraz cały czas. Dobra. Nie, on ma nigdzie nowym buildem, starym buildem, to czemu? On jeszcze na linii siedzi, Jezus Maria. My go potrzebujemy w teamfightach. On nas taką pasywkę? Nie, ma jeden kill. Potrzebuje 6 killi, żeby mieć pasywkę nastakowaną. Za każdego killa on dostaje 5 physical powera, tak? Dobrze mówię? A tak. Bitsa by wypadało skończyć, ale co mam zrobić, jak mam taki kurde deficyt hajsów cały czas? Widzicie, Agnieszka teraz mnie w demerze prześciga. Bo ja nie robię nic, a Agni zaczyna zabijać. Czy zaczyna coś robić, damage. Ładnie, a Loki ciśnie. Czemu Loki, nie wiem czemu jeszcze Loki nie ma top damage'u. O, patrz jaki free frag. RIP! RIP! O nie, sobek. Boli. W końcu coś zabiłem. My to z Lokim jeszcze wykierujemy, zobaczycie. Znaczy ja z Lokim, tak. No teraz to już ja nie ja z Lokim, tylko ktoś inny z Lokim. Miniony zajebane, no. Dobra, idę tego już. Czemu ja jestem taki wolny? Ale jestem kurwa numer. Jeden strzał! Tam teraz udało mi się skoczyć, jakbym miał wcześniej tego. Nie ma surrendera. Jakbym miał wcześniej tego skok o sekundę, o ułamek sekundy. To bym tego merka zabił. Jakbym miał bica to na trzecim, to bym go zabił już. Ale nie, musiał mi walnąć krita za 1179. Ja pierdolę, ja mam 15 level. Oni już w przeciwnym mają po 20 wszyscy. Czemu on mi robi speeda? Aha, bo sekund... Pajac, ja pierdolę. Kapa. Ja się muszę stakować. Co to było? A nie, trafiłem, no.
cześć. Bum. Haha, bańka, rip. Lara. Jezus Maria, to jest takie dziwne, jak Bastet nie ma damage'u. No dobra, po prostu nie dałem tutaj tego surrenda, bo jeszcze miałem nutkę nadziei, że może to się jakiś comeback zrobimy. A jak widać nie bardzo. Loki by w sumie tu mógł zbackdorować to albo coś. Se Crushera kupił i poszedł backdoorować, a nie kurde Tower Shielda. Bańkę by miał lepszą o wiele, według mnie. No ale nie gra jak lubi. Biorę to, żeby mieć prota więcej na Anhura i na Merka i na Wukonga i ogólnie tak, bo ten bolą strasznie. Ach, nie ma top damage dalej, wow. Loki go nie prześcignął jeszcze. Interesting. Zajebiście. Ale się wpakował. RIP! Cześć. Jaki problem ma ten? O nie, nie wierzę, kurwa. Czemu jestem taki wolny? Nie mam damage, żeby go zabić. Znowu. Triple kill! Winga z 1000 damage'a. Nie trafił, shit. No i to jest koniec. Dobra. Ja wam dziękuję za obejrzenie, to jest koniec, oni właśnie poszli teraz skończyć mecz, także nie ma co przeciągać. Dziękuję wam za obejrzenie materiału, już sprawdzimy ile damage'a zrobiłem. Bo jestem ciekawy, pewnie mało, wtedy nie byłem w stanie Anhura skończyć. Także początek był całkiem przyzwoity, no, jeśli to można nazwać przyzwoitym, no bo też ginąłem, ale zabijałem przynajmniej. Potem się stoczyłem, myślałem, że odbijemy comebackiem jakimś, no ale coś, nafidowałem, co zrobisz, Chaco Feeder Lamer, jeszcze gorzej niż zwykle. Także zobaczymy damage. 24 tysiące. Zrobiłem więcej damage'a od Lokiego. No, ciekawe. Dobra. Także w każdym razie dziękuję wszystkim za obejrzenie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hoplay! Nie to! Jak się to zamyka? Dobra, zamknę ręcznie.